No witam, mam nadzieję, że już nie widać. Bardzo proszę o potwierdzenie, kto jest dzisiaj na treningu i za chwileczkę zaczynam. Jeszcze zaczekamy sekundkę, już Kuba przyjdzie i będzie. Właśnie jest. Uważam, że się włącz. I zaczynamy. Jest. Ja przemknę okno, bo nam trochę będzie przeszkodzało. I stajemy na zbiereczkę. Są biedaci. Rej. Os. Stoj za mną. Wyprostować plecy. Popso. Zamykam oczy i bardzo luźno oddycham. Otwieram oczy. Szanowni Rej. Os. Szanowni Rej. Os. Kani Rej. Os. Kierus. Rej. Os. Tak, zanim przystąpimy do dzisiejszego treningu, tak króciutko, w tym tygodniu odbędą się trzy obowiązkowe treningi z nowymi rzeczami. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście zachęcam do korzystania z tych materiałów, które są już nagrane i ma możliwość sobie powtórzyć te rzeczy, które przerabialiśmy, żeby sobie je po prostu utrwalić. W najbliższym czasie przerobimy wszystkie wymagania egzaminacyjne, zaczynając od tego najniższego stopnia. Postaram się, żebyśmy przerobili wszystkie techniki z Qigongu. Oczywiście z technikami nożnymi będziemy mieli troszeczkę ograniczoną sprawę, ze względu na to, ja nie wiem, w jakich warunkach, czy wszyscy będą mieli możliwość, żeby wykonać przynajmniej te jedno, dwa kopnięcia. Bardzo bym chciał, żeby sobie zorganizować czas. Na następny trening bardzo proszę, żeby sobie przygotować krzesło z oparciem. Najlepiej takie drewniane krzesło z oparciem, nie na kółkach, które się nie porusza. Wysokie krzesło z oparciem, bo będziemy z niego korzystali, jeśli chodzi o kopnięcia technik nożnych. Natomiast dzisiaj przystąpimy sobie do treningu. Zaczniemy jak zawsze. Mam nadzieję, że już jesteście troszeczkę rozgrzani. Łapki do góry i biegniemy. I luźno. Biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Drugie kolano. Idzie ręka. Szyro. I dalej. Szyro. I prawa ręka za łokieć. Naciągamy ze skrętem lekkim w biodrach. Rozluźniamy. Druga ręka.
i moje ręce. Zero. Ok. Kamaję luźno. I robimy kółeczko, kolano na zewnątrz. Edź. I zwrócę uwagę, żeby nie robić, że tutaj się pochylamy, tylko kolano jest ugięte. Same biodra pracują, tak? Edź. I san. Trzy. Tu. Rok. Syć. Patrz. Tu. Tu. I zmieniamy druga noga. Uginamy kolano. Edź. I san. Trzy. Tu. Rok. Syć. Patrz. Tu. Tu. I luźno biodra. Drugą. Wykrok. I teraz robimy to samo, tylko że robimy do wewnątrz, tak? Edź. I san. Trzy. Tu. Krok. Syć. Hacz. Kiu. Tu. I druga noga. Uginamy kolano. Edź. I san. Trzy. Tu. Rok. Syć. Patrz. Tu. Tu. I luźno bioderka. Drugą stronę. Kamaję. I luźno wymach nogi. Wystarczy do wysokości pasa, ale kolano prosto, palce w górę. Liczę. Edź. I coraz wyżej sam. Czyli prosto kolano. Go. Tu się też nie kiwamy. Rok. Nie robimy w ten sposób, tylko kolano ugięte. Syć. Chodź. Go. Go. I zmieniamy. Druga noga. Edź. I san. Trzy. Go. Rok. Syć. Patrz. Tu. Tu. I luźno biodra. I w drugą stronę. Jeśli ktoś jest sam, to robimy to samemu. Z odchyleniem pleców do tyłu. Obracamy się. Jeśli mamy z kim, to robimy to. Robimy to w parze. I tyłem do siebie i skręcamy, płaszczymy w łapki. Ok, wystarczy. Łapki i jeszcze raz biegniemy. Ok, wystarczy i jeszcze raz bioderka. Drugą stronę. Ok. Dzisiaj na treningu zaczniemy od wykonywania technik wszystkich potrzebnych do egzaminu. Dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie technikami ręcznymi. Techniki nożne to będzie już Maigiri i Okogiri. Powtórzymy sobie w środę, bo w środę będzie kolejny trening. A teraz zajmiemy się tymi wszystkimi elementami, które są potrzebne. Ja tylko przypomnę, że na egzamin składają się trzy elementy. Wiedza teoretyczna, podstawowy kihon i do tego jest kata i interpretacja, czyli bunkai kata. Jeśli nie mamy pojęcia o tym, co mamy robić, to ciężko nam będzie cokolwiek wykonać. Sami wiecie, że na egzaminie trzeba wykazać się wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną i na tym to ma polegać. Egzamin to jest sprzedanie swojej wiedzy.
jesteście oceniani od samego początku do samego końca. Ja, żeby czegoś nie przeoczyć, pozwoliłem sobie przygotować wszystkie wymagania. Dzisiaj zaczniemy od wymagania na biały pas. Oczywiście z połączeniem tam, z rozłożeniem tego na grupę dzieci i grupę osób od 12 roku życia, bo te osoby zdają na pełny stopień. Wszyscy natomiast powinni znać wymagane pozycje i to teraz właśnie zrobimy. Pamiętając o tym, że to jest pozycja musumbidachi, czyli stopy są złączone piętami, palce są na zewnątrz, także tu powinna wejść pięść, ewentualnie półtorej pięści do między palcami. Dłonie są złożone ładnie w ten sposób. Nie trzymamy się tak rękami. To jest nieładne. Dłonie powinny być prosto. Jeśli chodzi o wykonanie ukłonu w tej pozycji, to nie robimy do przodu, tylko pochylamy się patrząc do przodu. Wypowiadamy takie magiczne, uniwersalne słowo OS, co znaczy w dosłownym tłumaczeniu przyjąłem do wiadomości, będę starał się wykonać to najlepiej jak potrafię. A to w skrócie można sobie odnieść do tego, że ktoś mówi sobie cześć, dziękuję, proszę, zrozumiałem, bo to jest takie słowo, które bardzo nam upraszcza zachowanie na dojo i zajmuje nam jak najmniej czasu, żebyśmy nie dyskutowali, tylko starali się ćwiczyć. Jeśli chodzi o kolejną pozycję, którą wszyscy powinni znać, to jest pozycja heisokudachi, czyli tak jak trzymamy stopy w musumbidachi, stawiamy, że między pięty powinno się zmieścić szerokość naszych bioder, pięści zaciśnięte, ustawione przed ciałem. Nie trzymamy tego tak, nie trzymamy tego do góry. To ma być w miarę naturalne ułożenie rąk. To jest pozycja hachidachi, pozycja gotowości, pozycja yoi. Chciałbym, żeby o tym wszyscy pamiętali. Kolejna pozycja to jest pozycja heisokudachi. Obie stopy są razem. Stopy są zetknięte palcami i piętami. Przystawione dłonie przy ciele. Pozycja heisokudachi. Pozycja heikodachi. Heikodachi znaczy równoległy. Tak jak trzymaliśmy stopy przystawione, pozycja w bok, to jest pozycja heikodachi. To są te podstawowe pozycje, które są wymagane. Należy je znać, należy przestrzegać stosowania tego w potrzebnych sytuacjach na dojo. Tutaj powtórzę się, pozycja zenkutsudachi. Zen w tym momencie w odniesieniu do przód, bo zen oznacza jak gdyby taką całość, jedność. Tutaj nie chodzi o samą filozofię zen, tylko o ten przód. Zen, przód, kutsu, zgięty, dachi, znaczy pozycja. Pamiętając o tym, że stopy starać się utrzymać jak najbardziej na wprost, kolano z przodu jest ugięte, z tyłu noga powinna być wyprostowana. Taka jest forma, jeśli chodzi o kwestię zenkutsudachi. Nie mylić tego z ugiętym kolanem z tyłu. Ta pozycja to już jest hizakutsu, hiza, czyli kolano, kutsu, zgięty. Obie nogi są lekko ugięte. To już jest w zastosowaniu, jeśli chodzi o formę dynamicznego kihonu, czy w formie, jeśli chodzi o kumite. Kolejna pozycja, pozycja kibadachi. To już też tłumaczyłem. To jest tak, jakbyśmy stali w dwóch zenkutsudachi. Obie stopy są skierowane na wprost. Kolana są na zewnątrz. Nie trzymamy kolan do środka, bo ktoś stoi w ten sposób, że to jest niska pozycja. Nieprawda. To jest zła pozycja, bo nam kolana nie sięga wyższa, a rozchylamy kolana na zewnątrz. I pozycja kokutsudachi. To jest tak, jakbyśmy stali w zenkutsudachi. Przestawiamy nogę z kibadachi. Stopa jest pod kątem 90 stopni do drugiej nogi. Tu kolano rzutem jest za oś pięty. To jest złe kokutsudachi, kiedy kolano jest napięcie. To jest dobre kokutsudachi, kiedy kolano jest rzutem za pięte, natomiast druga noga jest ugięta, tak jak zenkutsudachi. Kibadachi znaczy
stalowy jeździec, bo tak sobie to można wytłumaczyć w tłumaczeniu samych słówek. Kokutsudachi, tutaj chodzi o kutsudachi, tak jak jest zen kutsudachi, przód ugięty. Kokutsu to jest tył ugięty, dachi pozycja, czyli to jest pozycja ugiętej tylnej nogi lub pozycja tylnia, a tutaj w odniesieniu pozycja przednia, bo jeżeli ktoś tak powie, to też to będzie poprawnie wykonane. Chciałbym, żeby pamiętać o tym, że te pozycje są obowiązujące we wszystkich wymaganiach. Ja czasami pytam o pozycje jeszcze pokrewne, jeśli chodzi o samo kata, to tutaj jeśli chodzi o pozycje, to mamy jeszcze pozycję eldachi. Ta pozycja jest w kata heian godan, bo tak mamy tą pozycję eldachi, czyli pięty są ułożone na jednej linii, kolano jest z tyłu nogi, jest mocniej ugięte, tutaj jest lekko ugięte, nie stoimy tutaj prosto, nie stoimy też w takiej formie ugiętej, kolana są minimalnie ugięte. Stopy są ułożone w kształcie litery L, dlatego jest to tłumaczenie pozycja eldachi. A to? A, jest. Pozycja. Dobra. Pozycja w kata. Pozycja, która się przytrafia już w kata heian nidan, to jest pozycja ashi dachi. Ashi znaczy stopa, dachi pozycja. Czyli to jest ta pozycja, gdzie stoimy na jednej nodze przed kopnięciem w kata heian nidan. Ashi dachi. I to też należy. To też należy pamiętać. Chciałbym, żeby zwracać uwagę na dokładność wykonania, nie zapominając o tym, że poprawny cały ruch składa się z kilku elementów. Jest to suchy schemat do wykonania, czyli powiedzmy, że jest to ten element. To jest jakiś ruch, tak? Żeby to można było nazwać techniką, to musi spełniać jeszcze kilka ważnych elementów. Musi być kime, czyli napięcie mięśni w odpowiednim czasie. Napięcie mięśni tutaj w tym momencie akurat przedramienia ręki i mięśni brzucha, bo brzuch nadaje przeponą. Wyrzucamy z siebie powietrze i staramy się wykonać tą technikę maksymalnie szybko. Wtedy ta technika jest mocna i musi być też zachowany odpowiedni rytm do wykonania. Kime to nie jest samo napięcie mięśni, tylko to jest jak najkrótszy czas, w którym mięśnie należy napiąć. I to jest w odniesieniu do każdej jednej techniki, obojętnie czy to będzie oizuki, jakozuki, czy to będzie blok, gedambaraya, geuke, czy cokolwiek, czy kopnięcie maigeri, okogeri, to w każdym jednym ruchu musi być kime. Jeśli tego kime nie będzie napięcia mięśni, nie będzie przekazania tej energii, to my po prostu połamiemy sobie ręce i nogi albo odbijemy się od kogoś czy od czegoś jak piłka od ściany, bo to na takiej zasadzie będzie wyglądało. Chciałbym, żeby pamiętać jeszcze o takiej ważnej rzeczy kiai. Nie zapominać o tym, bo jest to dosyć istotny element. To nie jest tylko głośne krzyczenie sobie, to jest wyzbycie się resztek energii, która zostaje w nas przy wykonywaniu jakichś tam technik. My przy mocnym kime nie wyrzucamy całej energii. I chciałbym, żeby pamiętać o tym, że przy ćwiczeniu, nawet kihonu na treningu, co jakiś czas powinniśmy sobie zrobić to kiai. Powinniśmy wyrzucić z siebie całą tą energię, żeby ona nie rozchodziła się po naszym wnętrzu, bo ona wtedy wyrządza nam krzywdę, bo ta siła się rozkłada po naszych wewnętrznych organach, a my ją mamy ukierunkować, mamy ją wyrzucić na zewnątrz. Teraz jeśli chodzi o kwestie wymagań egzaminacyjnych. Zrobimy sobie dzisiaj wymagania egzaminacyjne na 9 Q i na 8 Q. Q znaczy stopień. Jest to stopień uczniowski, tak? Wszystkie Q to są stopnie uczniowskie, natomiast wszystkie dany to są stopnie mistrzowskie. Dan to jest pewien poziom, natomiast Q jest to w odniesieniu do uczniów. Jeśli chodzi o tą kwestię, to mamy adepta od momentu, kiedy ktoś się zapisze, to też już jest osoba,
która trenuje, nie posiada jeszcze stopnia, trzeba zaliczyć pewne rzeczy. Jest 9 Q, biały pas, 8 Q, żółty pas, 7 Q, pomarańczowy, 6 zielony, 5, 4 to jest niebieski pas, 3, 2 i 1 to jest pas brązowy. I tutaj zmierzamy od 9 do 1 i potem następuje egzamin na stopień mistrzowski. Zaczynamy to w drugą stronę, od pierwszy dan, drugi dan i idziemy aż w górę. I skupimy się teraz na samej tej kwestii wymagań egzaminacyjnych. Ja przypominam, że teoria dotyczy wszystkich i na pewno trzeba wiedzieć, co oznaczają wszystkie wymagania, które są napisane w Kihonie, rozpisane. Kihon znaczy podstawa i to jest bardzo istotne, bo wszystkie wymagania składają się z Kihonu, z kata i z kumite. Kihon, podstawa, kata, czyli układ formalny lub walka z cieniem, bo tak to można też określić. Kumite, dosłowne tłumaczenie, to jest spotkanie rąk, a tutaj chodzi o tą kwestię takiego potocznego nazewnictwa, jeśli chodzi o walkę. I w kumite też rozróżniamy kilka form. Jest gohon kumite, czyli go, pięć, hon, podstawa, kumite, czyli to jest walka, czyli gohon kumite, tłumaczenie, to jest pięć podstawowych elementów walki. Potem mamy też jeszcze formę sanbon kumite, to san, czyli trzy techniki podstawowe, jeśli chodzi o kwestię kumite. Mamy też opcję kihon ipon kumite, kihon, podstawa, ipon, jeden lub cały, kumite, czyli to, co już powiedziałem, jest to forma walki. Tłumaczenie, takie, które chciałbym usłyszeć, jest to pojedyncza, podstawowa technika walki. I wykonujemy jedną technikę, wykonujemy jeden blok i wykonujemy kontratak w zależności od poziomu zaawansowania. Są to elementy, które robimy pojedynczą technikę kontrataku lub bardziej skomplikowaną. Potem mamy jeszcze ju ipon kumite, ju, czyli podwójny, ipon pojedynczy, kumite walka. Tutaj obie osoby są w pozycji walki i wykonujemy pojedynczą, zapowiadaną technikę do walki. Partner z pozycji walki wykonuje atak, drugi partner w pozycji walki broni się i wykonuje kontratak. I mamy również jukumite, czyli to jest normalna walka. Już wtedy ona jest niezapowiadana, nie zapowiadamy, jakie techniki wykonujemy. I nieważne już wtedy jest, jaki wykonamy blok, jaki wykonamy kontratak. Jest to już normalna taka walka, jak gdyby na zawodach. Jest jeszcze forma takiej szkoleniowej walki tego jukumite, czyli tak zwane randori. Randori, czyli to jest taka forma walki uczniowskiej. To tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie do wymagań egzaminacyjnych, bo to są ważne sprawy. Jeśli nie będziemy rozumieli tego, co mamy robić, to będzie nam ciężko to wszystko wykonać. I teraz, jeśli chodzi o kwestię wykonania, bardzo proszę, żeby sobie zorganizować, żebyśmy mieli tak przynajmniej trzy techniki do wykonania, tyle elementów będziemy robili. Jeśli ktoś nie ma na tyle miejsca, to będzie robił przejścia raz, dwa i powiedzmy trzecie do tyłu i znowu będzie robił jedno do tyłu, będzie robił dwa przejścia do przodu, tak żebyśmy mieli trzy elementy do zrobienia. Nie będziemy powtarzali wszystkich rzeczy tyle, ile jest potrzebnych. W wymaganiach egzaminacyjnych robimy pięć technik, pięć technik do przodu, pięć technik do przodu, do tyłu. Tutaj skupimy się tylko na tym, żeby pokazać, jak to ma wszystko wyglądać. I zaczynamy. Stajemy. Pierwsza technika, która jest, to jest pozycja zenkutsudachi oizuki. Oizuki, czyli uderzenie proste w przejściu, w pozycji zenkutsudachi. To nie jest tylko uderzenie. Tsuki jest to uderzenie proste, bo jest jeszcze mawashizuki, urazuki, tak? W ten sposób proszę to sobie zapamiętać. Oizuki, uderzenie proste w przejściu.
do przodu. Wykonuje to ta sama ręka, ta sama noga. Zaczynamy w ten sposób, że robimy zejście Gegambarai do tyłu, do bloku Zenku Tsudachi. Przypomnę, żeby nie składać tylko tutaj tych rąk, tylko żebyśmy robili dwa bloki Gegambarai. I teraz robimy do przodu przejście Oizuki w Zenku Tsudachi. Pamiętając o tym, że nogi poruszają się po łuku, natomiast uderzenie idzie po linii prostej. Nie można robić w ten sposób, że noga i ręka idzie po łuku w jedną i w drugą stronę. To należy wykonywać prosto. Kolano ma być ugięte. Robimy trzy przejścia do przodu. Ić, wydech, ni, san i shiro. Ić, ni, nie pochylamy się, san. Pamiętając jeszcze o tym, żeby przy przejściu do tyłu starać się nie odrywać. Odrywamy nogę dlatego, że nasz środek ciężkości został z tyłu i my chcemy się rozpędzić, a my mamy przesunąć całe ciało, przesuwamy, dociskamy tą stopę, nie odrywamy nogi, tylko tak jak jesteśmy, nie odrywamy tej nogi, tylko przenosimy środek ciężkości z jednej nogi na drugą i nie ma tutaj już potrzeby odrywania pięty, tak? Kolejny element to jest age uke w zenku tsudachi. Age uke. Age znaczy wznieść, unieść, podnieść. Uke jest to blok, czyli tłumaczenie age uke, blok wznoszący. I to wymagam, żeby to wiedzieć, w ten sposób wykonywać. Pamiętając o tym, że robimy obrót przed ramieniem, to nie jest, że podnosimy rękę, nie robimy w ten sposób, bo to jest tylko ruch ręki. Tu musi być jeden blok, drugi blok i pracują całe barki. Nie robimy też tych ruchów takich obszernych, bo nie ma takiej potrzeby. Tyle, ile jest naszego ciała, tyle w zupełności wystarczy. Chciałbym, żeby o tym pamiętać. I znowu, do tyłu. Gegambarai, Zenku Tsudachi, kimy za każdym jednym razem i robimy trzy przejścia do przodu. Ić, bloki. Ni, san, ishiro, ić, ni, san. Ok. Tyle jeśli chodzi o kwestię wykonania bloku age uke. Ze zwróceniem uwagi, że nawet przy age uke, kiedy robimy, to tutaj też ręka jest blisko ciała. To jest nie tylko blok tu do góry. Tutaj wykonujemy element naszego zabezpieczenia enki, uchi, wykonujemy uderzenie łokcie. Kolejna technika to jest soto uke. Na razie zrobimy wymagania na pełny stopień dla osób powyżej 12 roku życia, a potem zrobimy wszystko to, co jest potrzebne, jeśli chodzi o 9 kyu z belkami. Soto uke, to już też przerabialiśmy. Jeszcze raz powtórzę. Soto uke, blok od zewnątrz do wewnątrz. Soto uke to nie jest uderzenie w dół, tylko robimy taki zjazd po takich półokrągłych schodach. Pięć staramy się na wysokości barku i musi wyjść za obręb naszego ciała. Do tyłu Gegambarai i robimy trzy przejścia do przodu. Ić, ni, san. Ishiro, ić, ni, san. Bardzo bym chciał, żeby osoby, które będą wykonywały ten egzamin, żeby nie otwierały rąk. Cały czas, jak zamkniemy ręce, tak te ręce, żeby były zamknięte od początku do końca. Żebyśmy mogli skupić się na wykonaniu samej techniki, a kwestia kontroli, czy nasze ręce będą otwarte, czy będą zamknięte, to będzie późniejszy element naszego rozwoju. Tutaj, że Kuba akurat otwiera ręce, dla niego nie jest to problem, bo on wie, że teraz ma otwartą rękę, że teraz ma zamkniętą rękę. To już nie jest problem, on już długo ćwiczy, więc chciałbym, żeby zwracać uwagę na to, żeby pięści były zamknięte. Kolejny element to jest uchi, uke, uchi. Po łuku, od
wewnątrz do zewnątrz. I to też nie jest ruch samej ręki, bo tutaj będziemy mieli małą siłę, tak samo jak tylko sam ruch ręki do góry. Tu musi zadziałać całe ciało. I też robimy Gedam Varai. I powoli idź od dołu. Barki pracują. Ni. San. I siro. Idź. Przenosimy środek ciężkości. Ni. Nie pochylamy się. San. Jeszcze raz Kuba zrobił ciłkę. Idź. Ni. San. Pamiętając o tym, żeby barki. Pamiętajcie, zwróćcie uwagę, jak barki pracują. Na zewnątrz. I siro. Idź. I sam. Ok. Chciałbym, żebyście pamiętali o tym cały czas. Zenku Cudaci mamy dopracowane. Kolano z przodu ugięte, z tyłu noga jak najbardziej na wprost, żeby nie pozwalać sobie, żeby ta stopa nam uciekała, bo potem wychodzi nam taka płetwa z boku. Mamy wtedy mniejszą powierzchnię przyczepności. W ten sposób cała stopa przylega, nasza podstawa jest większa. Mamy wtedy większą siłę. Na to proszę zwracać uwagę. Tu akurat się fajnie złoży, bo osoba, która będzie zdawała egzamin na czarny pas, musi zaliczyć, przynajmniej u mnie, wszystkie egzaminy od białego pasa do brązowego pasa i wtedy dodatkowo te elementy. Ja chcę wiedzieć, że ta osoba, która będzie miała ten stopień mistrzowski, musi posiadać wiedzę z każdego zakresu, który przerabiała wcześniej, bo każdy zdaje poszczególne egzaminy, ale wiemy z praktyki, jak to wygląda. Jeśli się czegoś jakiś czas nie powtarza, to to gdzieś tam ucieka. A tutaj nie ma prawa uciec. Ta osoba musi być przykładem, musi być wzorem do naśladowania i musi posiadać wiedzę, żeby potem mogła uczyć innych i żeby nie było jej głupio, że czegoś tam nie pamięta, kiedy ktoś przyjdzie jej zapytać. My mamy się cały czas rozwijać, to nie jest tak, że uczymy się, zaliczamy i zapominamy, bo jest nam to niepotrzebne. To w tym wypadku tak nie działa, nie ma takiej możliwości. Kolejny element to jest Gedan Barai. Gedan, niski poziom, bo to jest dan, poziom. Barai znaczy zagarniać, czyli blok zagarniający na poziom niski. Albo blok niski, jak ktoś powie, to też będzie dobrze sformułowane. Chciałbym, żeby mieć na to wzgląd. I to samo robimy. Zresztą robiliśmy to cały czas. Pamiętajcie, żeby tutaj nie robić tylko tego ruchu. Tutaj musi ręka prowadzić jeden i drugi element. Stajemy. Zenku Cudaci. Gedam Varai. I do przodu robimy. I sam. Shiro. Idziemy. Ni. San. Trochę krótsze ruchy, żeby nie były takie długie. Te ruchy są krótsze. Żeby nie robić za długich tych ruchów, krótko. Krótszy, ale musi być ten blok tutaj. Zrobimy jeszcze raz. Do przodu. Ec. Ni. San. Shiro. Ec. Ni. San. Ok. To tyle, jeśli chodzi o wymagania technik ręcznych. Tutaj wprawdzie jest jeszcze technika Mae-geri. Mae, czy Mae-geri. Mae znaczy przód. Geri, czy keri, znaczy kopnięcie. Czyli tłumaczenie jest to kopnięcie do przodu. Pamiętając o tym, że stoimy w Zenku Cudaci, nie robimy najpierw ciała, potem gdzieś tam noga i ta noga spada. Nasze ciało powinno zostać w miejscu. Mae-geri powinno się zaczynać... Chodź Kuba na chwilę. Stań. Ja się tu potrzebuję złapać. Powinno się zaczynać troszkę do tyłu. Daj tą rękę. Tak. I tam do tyłu stań. Przytrzymanie. O. Powinno się zatrzymać w ten sposób, że my wyciągamy kolano tu do góry, tak? Nasze ciało nie pracuje. I stąd dopiero wyprowadzamy Mae-geri. Żeby to nie było tak, że my ciągniemy tą nogę i potem próbujemy, ta noga nam spada. Stajemy i dalej Zenku Cudaci. Kamae, czyli pozycja walki, gardę.
trzymamy, robimy maegeri, nie poruszamy się. Błąd ten wynika z tego, że kiedy moje kolano będzie za daleko ugięte, żeby teraz przejść do przodu, musimy się odbić, a więc pociągnąć całym ciałem. Kiedy stoimy w poprawnym senkutsu daci, to jest tylko ten ruch. Można uczyć się w ten sposób, że liczyć sobie ten paeć, kolano do góry, ni, kolano do góry, san, noga do przodu wraca do senkutsu daci. Jest to jedna z takich lepszych form, jeśli chodzi o wyrobienie samego schematu wykonania techniki maegeri. Tak, to jest zrób drugą nogą, będziemy się uzupełniać. I robimy na razie na trzy tempa. Edź, kolano, tylko nie nogę wyciągamy. Staramy się wyciągać samo kolano, tak? Na razie jeszcze nie idą biodra do przodu. Tutaj nie idą biodra do przodu, wyciągamy kolano. Teraz dopiero jest wypchnięcie bioder, kopnięcie, powrót nogi. Wtedy ta siła jest największa. Bo tak, kiedy my już ruszyliśmy ciałem, moje ciało poszło do przodu i teraz tylko robimy ruch nogi, ta noga sobie jeszcze spada, to ta technika jest słaba. Musimy to robić troszeczkę dynamicznie, tak? Powolutku robimy. Idź. Palce tutaj, palce powinny się zatrzymać podbiciem stopy, kopiemy. Podbiciem stopy. Jest też opcja, żeby maegeri kopnąć piętą lub kopiemy podbiciem. Dobra, nie będę kopał Kuby. Kopniemy jego rybkę. Trzymaj, tak? Tak będzie widać, tak? Daj mi tą rękę. Powoli. Kopiemy podbiciem stopy. Kopiemy palcami lub kopiemy piętą. Maje w przód, do przodu. Trzy powierzchnie uderzające, jeśli chodzi o wykonanie techniki maegeri. Podbicie, czyli kości, tsumasaki, palce, palcami kopiemy i kakato, czyli pięta, kopiemy technikę maegeri, kopiemy piętą. Pamiętajcie o tym, to co teraz robimy, każdy z tego będzie mógł skorzystać i to będzie świetny materiał do tego, żeby można było sobie z czegoś skorzystać. Myśmy się już wiele razy przygotowali i z Kubą, i z Ludzkiem do tego, żeby zrobić jakieś takie wymagania. Teraz nadarzyła się okazja, każdy będzie mógł z tego skorzystać i będzie mógł się przygotować do egzaminu. Nawet jeżeli opuści jakiś trening, będzie mógł sobie to poszukać i przećwiczyć. To teraz spróbujemy sobie wykonać. Jeszcze tylko jedna rzecz, jeśli chodzi o wykonanie. Maegeri nie można zrobić w ten sposób i ta noga spada. Tak jak wyciągamy kolano, to teraz noga wraca i dopiero przechodzimy do senkutsu daci. Tak? I dopiero do senkutsu daci. Tu oczywiście biodra jeszcze zostały z tyłu, ale kiedy będziemy wykonywali technikę dynamiczną, to robimy raz, biodro idzie do przodu i wtedy przesuwamy całą pozycję do senkutsu daci. To robimy maegeri, chodź koła. Kamae, senkutsu daci. I tu zrobimy tylko dwa kopnięcia, tak? Powoli idź i do senkutsu daci. Ni i przestawiamy się do tyłu, bo tutaj nie kopiemy do tyłu, nie ma takiej możliwości. Maje zawsze kopiemy do przodu i robimy jeszcze raz dwa kopnięcia maegeri. Robimy senkutsu daci, idź, ni. Cofnąć się do tyłu i jeszcze dwa kopnięcia. Trzymamy gardę. Chciałbym, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że kiedy kopiemy, to te ręce nam się rozkładają. Nie ma. Do kopnięcia wymagane są nogi, nie ręce. Dłonie zostają w miejscu. Nie ma potrzeby przekładania rąk. Jeszcze dwa razy. Idź. I do tyłu. To są wszystkie wymagania z kihonu, jeśli chodzi o kwestie białego pasa. Ja sobie teraz przejrzę, tutaj mam wymagania na 9 Q z pierwszą belką. Gdzieś tutaj miałem. Już jest, dobra. O, już mam. To
to dla tych osób, które nie skończyły jeszcze 12 lat. Jak czas? No to zróbmy sobie łyczek wody. Łyczek szybkiej wody, bo nie zmęczyliśmy się. Ja dzisiaj dużo gadałem, ale to są istotne elementy. Ale obiecuję, że na koniec treningu zrobimy troszeczkę takich dynamicznych rzeczy, żeby mogło nam ciśnienie trochę skoczyć, krew szybciej sobie pokrąży, będziemy wtedy zdrowsi. Mam nadzieję, że wietrzycie sobie pokój przed treningiem i wietrzycie pokój po treningu. Jest to bardzo wskazane i po treningu byłoby fajnie, jakby od razu skoczyć pod prysznic, wykąpać się, zjeść sobie po jakimś czasie kolację i to jest taka odpowiednia godzina 18, potem już nic starać się nie jeść. To jest najbardziej zdrowa forma, jeśli chodzi o tą kwestię. Jeśli chodzi, ja wezmę sobie kartkę, żeby nie przeoczyć czegoś, chociaż akurat te wymagania wszystkie ja układałem ale chodzi o tą kwestię, żeby niczego nie przegapić. Więc jeśli chodzi o egzamin na 9 plus pierwszą belką, to w wymaganiach egzaminacyjnych są musumbi daci, czyli to jest ta pozycja, którą robiliśmy jako pierwszą, tak? Pięty złączone, palce na zewnątrz, dłonie wyciągnięte, to jest pozycja musumbi daci. Pozycja złączonych pięt, tak sobie to można tłumaczyć. Pozycja hachi daci, czyli rozsuwamy te nogi tak, żeby biodra zmieściły się między stopami i tu powinniśmy trzymać pięści zamknięte, nie, że stoimy sztywno. Kolana są leciutko ugięte, ręce są zamknięte w pięści, kciuki są przyciągnięte. To jest pozycja hachi daci, pozycja gotowości. Pozycja zenkutsu daci, trzeba wiedzieć, jak ta pozycja wygląda i trzeba wiedzieć, co ona oznacza. Robiliśmy już oizuki w zenkutsu daci. Do tego jest gedan barai w zenkutsu daci i gyakuzuki w zenkutsu daci. Tam chyba przeoczyliśmy, jeśli chodzi o 9Q. A nie było. To tu skupimy się na technice gyakuzuki, tam nie wymieniłem tego. Gyakuzuki. Gyaku znaczy przeciwny. Zuki, cuki, to już tłumaczyłem, uderzenie proste w przejściu. Czyli stoimy w zenkutsu daci, powinniśmy mieć uderzenie. Oizuki, ta sama ręka, ta sama noga. Gyakuzuki, biodro jest skręcone. I przechodzimy, nie pochylamy się do przodu, tylko dostawiamy nogę. Noga jest po łuku, ręka uderza do przodu. Czyli stoimy w zenkutsu daci, robimy trzy przejścia do przodu, tak? Trzymamy gyakuzuki, idziemy. I sam. I pamiętać o tym, że zenkutsu daci robimy w stopy po ukosie, żeby nie przechodzić w ten sposób. Ja staram się trzymać, bo ja swoje treningi też oglądam, też do nich wracam i czasami urywa mi trochę głowy, ale mnie słychać i tutaj chodzi o to, żeby mnie było, kiedy tłumaczę, bardziej słychać niż widać, więc ja będę starał się nie przekraczać tej linii, bo sobie już to wypraktykowałem. Czyli robimy gyakuzuki w zenkutsu daci, tak? Powoli idziemy do przodu, ejdź. I sam, i shiro, ejdź. I sam. Tak mniej więcej powinno wyglądać, jeśli chodzi o gyakuzuki w zenkutsu daci. Jeśli chodzi o wymagania na 9Q z drugą belką, bo to jest równoważne z pełnym stopniem 9Q, bo młodsi zdają na pierwszą belkę, na drugą belkę, dwie belki, to jest tak jakby cały stopień. To tutaj jest wymagania gedan barai z zenkutsu daci, to już żeśmy robili. Oizuki w zenkutsu daci, to już też robiliśmy. Age uke w zenkutsu daci, soto uke w zenkutsu daci robiliśmy. Maigeri w zenkutsu daci robiliśmy. Gyakuzuki w zenkutsu daci robiliśmy. I tutaj na drugą belkę białego pasa wymagane już jest kata taikyoku shodan. Taikyoku znaczy początek lub pierwsza przyczyna, początek. Tutaj chodzi o tą formę, że od tego kata jest to pierwsze kata, pierwsze takie ćwiczenie formalne, które ma nas nauczyć właściwej pozycji, właściwej dynamiki, techniki, koordynacji ruchów, odpowiedniego
odpowiedniej harmonii, bo tutaj jest to dzielone na blok i atak. Tak jest, takie mniej więcej jest tempo, że jest ich, mi, robimy blok, atak i na tej długiej linii robimy blok i trzy razy robimy atak. Takie jest tempo, jeśli chodzi o wykonanie samego kata. Kata Taikyoku Shodan, przypomnimy sobie innym razem. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj przerobili jeszcze wymagania, jeśli chodzi o ósme Q. O ósme Q pełne Q i o ósme Q z pierwszą i z drugą belką. Tutaj już jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo do tych elementów, które robiliśmy wcześniej, łączymy i dokładamy technikę gyakuzuki, czyli wszystkie bloki, które robiliśmy na biały pas, będziemy wykonywali razem z techniką gyakuzuki. Tu uczyliśmy się oddzielnych elementów układanki, natomiast tutaj już komplikujemy sprawę, będziemy wykonywali blok i kontratak, tak? Bronimy się i wykonujemy kontratak w zależności od tego, jaka technika jest wymagana. I tak, pominiemy sobie oizuki, bo to już robiliśmy. Chodzi tylko o formę wykonania. Chociaż w sumie można zrobić ją troszeczkę mocniej. Czyli stajemy w zenku tsugachi. I dalej. Zenku tsugachi. I robimy trzy razy oizuki do przodu, ale teraz już robimy mocno, bo to już robimy któryś raz. Tak? Eits. Ni. San. I shiro. Eits. Ni, san, ok, tak? Zwracając uwagę, żeby się nie pochylać, żeby się nie garbić i żeby noga robiła ten ruch. Teraz robimy blok age, uke, gyaku, zugi. Łączymy te dwie techniki, czyli stajemy w gedan barai, zenku tsudachi i do przodu robimy na dwa tempa. Ich, age, uke, ni, gyaku, zugi. Pamiętając o tym, że tutaj to teraz nie jest tylko takie suche przejście bez żadnego ruchu, tu robimy dwa bloki. I dalej robimy ich, jedan barai, ni, gyaku, zugi. Ich, ni, ishiro, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ok. Pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest się obronić. Jeśli wykonamy zły atak, to nie będziemy mieli szansy wykonać kontrataku. Nie zrobimy kontrataku, jeśli nie będziemy mogli zrobić prawidłowego bloku. Więc jeśli blok będzie nieskuteczny, to dalsza nasz moment istnienia, że tak powiem, no będzie nierealny, bo zostaniemy trafieni. W zależności od tego, jaka to będzie technika, możemy doznać jakiegoś tam uszkodzenia, więc pamiętajcie o tym, że trzeba robić mocny blok, realny blok, nie oszukiwać, bo na treningu oszukujemy samych siebie, nikogo innego, bo życie to zweryfikuje. Będziemy robili interpretację, czyli bunkai kata, będziemy robili randori, czyli walkę uczniowską, czyli będzie kumite, czyli będzie realna walka. To jeśli będziemy robili takie nierealne bloki, to niestety nie będziemy potrafili się obronić i to bardzo szybko wyjdzie. Kolejna technika to jest Soto Uke Gyaku Zugi. I też stajemy. Gedan Barai Zenku Tsudachi. Do przodu na dwa tempa robimy. Ich, Soto Uke Ni Gyaku Zugi. Ich, ni Sam Si. My tu oczywiście robimy na dwa tempa. To normalnie rzecz biorąc jest do wykonania. Teraz jest jedno tempo. Ech, sotouke, gyaku, zuki, ni, san, soto. Od zewnątrz do wewnątrz. I gyaku, zuki, czyli uderzenie proste przeciwną ręką. Uchiuke, uchiuke, gyaku, zuki. Ta sama zasada. Do tyłu gedan barai i do przodu trzy razy. Ech, od dołu blok, gyaku, zuki, ni, san, shiro, ech, ni, przenosimy środek ciężkości, nie zapominajcie o tym, san, uci, od wewnątrz do zewnątrz. Ja szybko popatrzę, jak tam stoimy z czasem, dążymy. Kolejny
Element to jest Gedan Baraj Gyaku Zuki. Gedan, przypominam, dan, poziom, G, niski poziom, Baraj, zagarnięcie, blok zagarniający na poziom niski. I robimy do tyłu Gedan Baraj. Do przodu robimy Gedan Baraj Gyaku Zuki. Raz, dwa, ni. San, zamykamy pełny blok. Shiro, ecz. Ni. San. Ok. To tyle, jeśli chodzi o blok Gedan Baraj Gyaku Zuki. Wy oczywiście sobie powtórzycie wiele razy te elementy. Ja bardzo bym chciał, żeby i zachęcał, żebyście korzystali z tych informacji. To ma być tylko instrukcja do tego, jak mamy wykonać. Natomiast przynajmniej teraz chciałbym przerobić cały materiał, a w zależności od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja, będziemy sobie wykonywali takie treningi, że będziemy ćwiczyli powiedzmy po 50, 100, 200 czy po 500 razy daną technikę na jednym treningu i wtedy będzie można powiedzieć, że sobie tą technikę utrwalamy. Kolejny element to jest Shuto Uke w Kokutsudachi. To wprawdzie już przerabialiśmy na wcześniejszych zajęciach. Jest to niemniej trudna technika. Ja ją wytłumaczę jeszcze raz i zrobimy sobie parę razy. Shuto, czyli kant dłoni, uke, blok. Czyli to jest tłumaczenie blok kantem dłoni. Jest też jeszcze Shuto Uchi, żeby tego nie mylić. Uchi znaczy cięcie. Uke jest to blok. Shuto uke, a Shuto Uchi to są dwie różne techniki, żeby pamiętać o tym, zapamiętać. Uke to jest blok, uchi to jest cięcie. Uraken uchi, enpi uchi, shuto uchi, haito uchi. Wszystko to są cięcia, natomiast uke, shuto uke, age uke, soto uke, uchi uke, to są wszystko bloki, tak? I to robimy w pozycji kokutsudachi. Przypomnę, kibadachi, kokutsudachi, przenosimy stopę i jak tu środek ciężkości jest na środku, tak przy kokutsudachi przenosimy ciężar ciała bardziej na kolano nogi z tyłu. Druga noga, tak jakbyśmy chcieli pójść w zenkutsudachi, pod kątem 90 stopni, taka literka L. Kolano jest rzut za piętą nogi, która jest z przodu. Blok przejściowy jest otwartą ręką, natomiast jest taki sam jak przy bloku Gedan Baraj, Age Uke czy Uchi Uke, bo te elementy są podobne. I chciałbym, żeby na to zwracać uwagę. Łatwiej uczy się poruszania w kokutsudachi, kiedy idziemy do tyłu, bo przenosimy środek ciężkości do tyłu, spadamy na tą nogę, jest nam łatwiej. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że my tą nogę przekładamy w ten sposób. Nie, nie przekładamy tej nogi tak. Staramy się, że tutaj pracuje biodro. To biodro wkręca, wyciągamy, przestawiamy. I tu właśnie trafiłem na kubę. Robimy shuto w kokutsudachi, ale zaczynamy Gedan Baraj do zenkutsudachi. I teraz robimy trzy techniki shuto w kokutsudachi. Powolić. Obie ręce, oba barki pracują. Pamiętajmy, że nam nie ucieka to kolano do środka, tak? I dłoń zostaje tutaj. Kropka na małym palcu ma być widoczna. Dalej. I san. I shiro. Ecz. I san. Ok. To tyle, jeśli chodzi o tą technikę. Trudna technika, warto ją sobie powtarzać. Przy okazji można sobie utrwalać przemieszczanie się w pozycji z kibadachi do kokutsudachi, czy z kokutsudachi do kokutsudachi. Jest to taka fajna forma. Starać się, żeby nie podnosić stopy. Nie podnosimy stopy, tylko staramy się robić ten ruch, że biodro nam zabiera palce. I tutaj mamy technikę Maigeri, technikę Yokogeri. Ja tylko wytłumaczę, natomiast do techniki nożnej wrócimy na następnym treningu. Bardzo bym chciał, żeby sobie przygotować
przygotować krzesło. To musi być krzesło. To musi być krzesło stojące, bo jak będzie krzesło jeżdżące, to my coś będziemy chcieli i to krzesło nam normalnie odjedzie. Bardzo proszę, żeby krzesło było stabilne. Najlepiej takie drewniane, ciężkie krzesło, wtedy nam będzie łatwiej wykonać. Yoko Geri. Yoko znaczy bok. Geri czy Keri, w zależności od formy, w jakiej chcemy to wymawiać, bo obie formy są dobre, znaczy kopnięcie. Czyli dosłowne tłumaczenie Yoko Geri, kopnięcie w bok. Kopnięcie Maje Geri, przypominam, kopaliśmy podbiciem stopy, palcami lub piętą, tak? Natomiast Yoko Geri kopiemy kantem stopy, sokuto. Kant stopy to jest sokuto. I to powinno wyglądać w ten sposób, że Yoko Geri kopiemy kantem stop. Nie palce tak, noga, tylko staramy się, żeby stopa była boki. Jeśli ktoś będzie kopał na wysokość pasa, to już jest super. Ja nie wymagam, żeby ktoś kopał tak wysoko. Wszystko zależy od predyspozycji osoby. Nie można tutaj mówić o tym, że ktoś, kto kopie wysoko, będzie lepszym od tego, kto kopie nisko, bo to jest kwestia sporna. To jest kwestia wiedzy, doświadczenia i umiejętności wykorzystania swoich umiejętności i predyspozycji. Bo to, że ktoś będzie kopał na wysokość pasa, to nie znaczy, że osoby dwumetrowe nie kopnie w głowę. Kopnie. Jeżeli go podetnią, zejdzie na dół, wtedy może kopnąć na wysokość pasa, bo wtedy jego głowa będzie na wysokości jego pasa. I w zupełności wystarczy. Liczy się sposób wykonania i umiejętność wykorzystania swojej techniki. Natomiast chciałbym, żebyśmy skupili się tutaj na kwestii Yoko Geri. Ke komi i ke age. Ke age. Age to już jest takie znane słowo dla Was. Age znaczy wznieść, podnieść, tak? Ke age, czyli stopa, podnieść. Dosłowne tłumaczenie to będzie boczna stopa podniesiona. Żeby to ładnie ubrać formę, to jest Yoko Geri. Ke age to jest kopnięcie w bok podbijające. Natomiast Ke komi znaczy wbić, penetrować, tak? I Yoko Geri Ke komi to jest technika kopnięcie boczne, wbijające. Różnica, chodź Kuba. Zdążymy. Jeśli chodzi, ja to pokażę celowo bokiem, jeśli chodzi o technikę Ke age, podbijamy, tak? Czyli tutaj musimy, podbijamy. Z tej samej formy Yoko Geri Ke komi tutaj wbijamy. Noga ma wejść do środka. Yoko Geri Ke komi, czyli wbijamy. Yoko Geri Ke age, podbijamy i wracamy tu do kibadachi, bo w tych wymaganiach na ósme kyu jest pozycja kibadachi. Myślę, że jesteśmy już ograniczeni. Ja chciałbym, żebyśmy się mieścili zawsze w czasie. Nie poćwiczyliśmy dzisiaj za dużo, ale obiecuję Wam, że w środę będzie dużo, dużo większa techniczna sprawa, ale też i wysiłkowa sprawa. Chciałbym, żeby każdy z Was jeszcze sobie zrobił, oczywiście najlepiej po treningu. Przypominam o tym, co mówiłem, że codziennie dokładamy jedną pompkę, bo zbliżamy się do tego terminu, gdzie każdy z Was ma nakręcić króciutki film, który będzie trwał dosłownie na pewno nie dłużej niż 20 sekund, bo wykonanie 20 pompek to myślę, że powinno być nie dłużej niż 20 sekund, bo kiedy ćwiczycie codziennie, zaczynaliśmy od 10, na następny dzień 11, kolejny 12 i tak dojdziemy aż do 20, oczekuję na filmiki. To jest zadanie na zaliczenie. Od każdego muszę to otrzymać. Na dzisiaj tyle. Spotykamy się w środę. Jutro nie będzie zajęć. Ja zebrałem informacje i wszyscy byli za tym, żebyśmy robili 3 treningi w tygodniu. Co nie znaczy, że jeżeli ktoś chce i ma czas, to może sobie zrobić nawet 2 treningi dziennie i byłoby to super. Fajnie by było, gdyby ktoś do mnie napisał: Sihan, ja dzisiaj rano robię sobie trening, bo mam czas albo chcę, mam taką potrzebę. Ja będę się bardzo cieszył. Nawet jeżeli to będzie ten dzień, kiedy spotkamy się po południu na treningu, to będzie super. Ja na pewno będę brał pod uwagę to i będę widział Wasze postępy. Wy też na pewno te postępy zauważycie. Natomiast chcę podkreślić jedno. Jeśli ktoś
będzie udawał, że ćwiczy, albo będzie ćwiczył, mam nadzieję, że takich osób nie ma, że siedzi i ogląda sobie to, co my tutaj robimy, to jest to niby jakaś forma wiedzy, ale nauka żadna. To jest takie świadome lenistwo. I mam nadzieję, że takich osób nie ma, a jeśli są, to bardzo proszę, żeby od następnego treningu ruszyli tyłki i ćwiczyli razem z nami. Bo tylko wtedy można robić postęp. To tyle na dzisiaj. Jeśli ćwiczyliście w grupach, to do siebie, jeśli nie, to ukłaniamy się os razem, stajemy na zbióreczkę. Rej, os, sejzam. Mokso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Kymo, otwieramy oczy. Szomni rej. Os. Shihani rej. Os. Kani rej. Os. Kierus. Rej. Os. Arigato. Widzimy się w środę o 16:00.